No i jesteśmy. Owszem. Jezu, co za miejsce. Witamy na cmentarzu świętego Dyzmy, rzekomym miejscu spoczynku Henry'ego Avery'ego. Znajdźmy ten grób. Hej, Nathan, spójrz! Na tym są dwa kordelasy. Na zwoju z krzyża. Pokaż. Ale daty się nie zgadzają. Pierwszy odrzucony. Zostało całe mnóstwo. Okej. Okay. Skrzyżowane kordelasy, czaszka i kości. I daty 1659-1699. Musimy znaleźć nagrobek, który ma wszystkie trzy. No nic, pora iść zbezcześcić kilka grobów. Dobra. Nie, nie tego grobu szukamy. Tu nie ma czaszki i nie ma kości. Ej, spójrz na ten. Tempus edax rerum. Czas pożeracz rzeczy. Jezu, co za radosna gromadka. A niech to. Wygląda na to, że Rafe tu myszkował. O, super. Całe szczęście, że nie ma pojęcia, czego szukać. No, nie ma. Ale może mu się przyfarcić. No, oby nie. Spojrzę najpierw tutaj. Aha. Nie, zła data, miecze nie pasują do zwoju. Sam, chodź! Znalazłeś? Patrz, Benjamin Brisbane. To pseudo Avery'ego. Ale ta czaszka jest jakaś, no nie wiem, jakby tutaj nie pasowała. Dziwny symbol Avery'ego wygląda inaczej. No właśnie, czaszka powinna być skierowana w bok. Co to? Gotowy? To od dawna. Popatrz. Co my tu mamy? To krypta. Krypta? Ukryta za tajnymi drzwiami? A, zakładam, że drzwi dodano później.
żeby ukryć skarb. Napisał to jeden z mnichów. Wszyscy tu są. Jezus, Dyzma po lewej. Skruszony złodziej. Destas po prawej. Złodziej zuchwały. Avery chyba bardzo lubił świętego Dyzmę, he? A w końcu uważał się za dobrego złodzieja. Okradał i zabijał tylko tych, wiesz, niebrytyjskich bezbożników. Tyle wystarczyło, żeby cię wtedy mieli za dobrego obywatela. Iście na poziomie. To jakaś lampa. Ej, kopciuchu! Pożycz zapalniczkę. Wiesz, zabolało mnie to. Boleć to cię będą płuca. Dobrze, tato. To ci dopiero. To światło świeci po drugiej stronie muru. Dobra, zobaczmy. Mogę przesuwać światło. No i jedziemy. Kropki. Musisz pewnie nakierować oba światła na gwiazdę. Wygląda dobrze. Nathan, udało ci się.
wygląda jak gwiazdozbiór. Tak, to waga. Symbol sprawiedliwości. O, ciekawy wybór dla bandy piratów. No dobra, to spróbujmy. Sezamie, otwórz się. Ładny widok, ale nie ma skarbu. Nie, ale spójrz, widzisz te krzyże. Tak. Ej, tam jest jaskinia? Pod spodem? Tak. Avery chyba chce nam pokazać drogę. Jest pewien problem. Jak tam pójdziemy, to wrócimy prosto w stronę katedry. I z powrotem do Rafe'a. Cholera. Nie każmy mu czekać. Gości? Chciałby. Sztorm zakłóca łączność radiową. Nasz sprzęt na nic się tu nie zda. Jak zaraz się nie odezwą, sam się do nich wybiorę. Że udało mu się uciec. Podobno wyrzuciła go z okna. Z piątego piętra. I przeżył? Jezu, ten gość to ma farta. Cała aukcja była strzeżona. Nie przez Shoreline, nie przez nas. Chodzi mi o to, że nie możemy ich lekceważyć. Ani robić z nich kogoś, kim tak naprawdę nie są. Było tam coś? Niczego tam nie ma. Oh!
Aha, chyba już. No proszę, mogło pójść lepiej. Wciąż oddychamy, więc nie było źle. Spróbujmy otworzyć bramę. Okej, gotowy? Tak. No! Cholera, ale ciężkie. Co nie? Jak ci idzie? Świetnie. Miałem nadzieję, że znajdziemy tu skarb, ale to nigdy nie jest takie proste. Znam to z doświadczenia. I było tam to fajne coś z konstelacją. No, fajne to było. Niesamowite. Pod tym wysokim krzyżem. Tam ciągnie nas Avery. A? Avery dostaje to, czego chce.